czas, kiedy na rynek wchodzą nowe preparaty, pojawiają się konferencje, sympozja medyczne, a przede wszystkim nowości, nowości, nowości. Moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Agnieszka Surowiecka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor jest specjalistą chirurgii ogólnej i międzynarodowym trenerem Kroma. Tak, to prawda. I o nowościach, i o produktach, które są w tej chwili top of the top, właśnie będziemy rozmawiać. Rzeczywiście bardzo dużo rzeczy się dzieje, jest dużo wydarzeń. No i mam przyjemność uczestniczyć w promowaniu na rynku europejskim nowego produktu. No właśnie, i czy możemy zdradzić, co to za produkt? Myślę, że tak. Jakby to są polinukleotydy, czyli produkt, który jest bardzo dobrze znany na naszym rynku, ale w nowszej, lepszej, zmodyfikowanej wersji. Czyli produkt Juvenus. Produkt wyjdzie spod brandu Kroma Pharma. W innej pojemności będziemy mieli strzykawkę 2-mililitrową. No i do wskazań właściwie na całe ciało. Twarz, szyja, dekolt. A przypomnijmy naszym widzom, czym są polinukleotydy i jak działają? Polinukleotydy to są produkty pochodzenia naturalnego. To jest biostymulacja i biorewitalizacja. Czyli nie mamy tutaj ryzyka nadkorekcji. Przede wszystkim skupiamy się na poprawie jakości skóry. Są to takie produkty, które powodują bardzo silne zagęszczenie skóry. Dzięki temu mamy taki wtórny efekt uniesienia i odmłodzenia. Zresztą, jak widać, sama wczoraj poddałam się zabiegowi podczas szkolenia, które prowadziłam w Zurychu. Jakie są wrażenia pani doktor po zabiegu? Właściwie zabieg jest bezbolesny. Miałam wykonany go bez żadnego znieczulenia. Nie wiem, czy warto się tym chwalić, czy nie, ale jedną stronę robił jeden międzynarodowy trener, drugą drugi, co można porównać. Zawody. Były zawody na ilość siniaczków, no bo niestety, jak mamy igłę, zawsze jest ryzyko tego, że powstaną siniaki. Jeżeli było bez nazwisk, to zapytam, która strona wygrała, prawa czy lewa? Chyba porówno, nie ma. Porówno dlatego, że dzisiaj mam skórę taką miękką, nawilżoną. To jest rzeczywiście to, co się czuje na następny dzień, delikatną w dotyku. A więc czekam na ostateczne efekty, które pojawią się mniej więcej po 2 tygodniach, bo to jest taki czas, który jest potrzebny do tego, żeby pobudzić fibroblasty, które będą budowały i produkowały kolagen. Wtedy ta skóra ładnie się zagęszcza i wtedy możemy ocenić efekt końcowy. No i najlepiej jest powtórzyć taki zabieg po około 2-4 tygodniach, więc się szykuję na kolejne workshopy i będę sprawdzała kolejnych międzynarodowych trenerów. Czyli jak dobrze zrozumiałam, produkt jest o znacznie większym stężeniu w porównaniu do innych produktów. To znaczy, że będzie działał lepiej, szybciej i w mniejszych, mniej trzeba serii zrobić? Stężenie mamy takie samo. Na rynku dostępne są produkty o stężeniach od 15 do 25 mg na mililitr. Przynajmniej o takich posiadam wiedzę. I jest to optymalne stężenie dla fibroblastów, które będzie stymulowało ich dojrzewanie i stymulowało produkcję kolagenu. To, co będzie ten produkt różniło, to inna pojemność strzykawki oraz to, że jest to produkt nowy, modyfikowany, no i miejmy nadzieję, okaże się, że silniejszy i lepszy w swoich efektach. No właśnie, pacjenci oczekują jak najlepszych, możliwie jak najlepszych efektów. Czy w związku z tym ten preparat będziemy mogli łączyć z innymi preparatami dla uzyskania jeszcze lepszych efektów, czy z innymi polinukleotydami? To jest tak, że zgodnie z ulotką nie powinniśmy takich produktów łączyć, no ale jesteśmy off-label, więc będąc off-label, tutaj oczywiście bazujemy na doświadczeniu eksperta, który taki zabieg będzie wykonywał. Mi zdarza się łączyć polinukleotydy z nieusieciowanym kwasem hialuronowym z glicerolem. Kiedy ostrzykuję polinukleotydami tą boczną część twarzy, żeby mieć efekt uniesienia, a na przykład bruzdy nosowo-wargowe wykorzystuję produkt taki do mezoterapii po to, aby zagęścić jeszcze skórę w okolicy bruzd. Więc jak najbardziej takie połączenia są możliwe. To, czego należy się wystrzegać, to łączenia polinukleotydów z innymi biostymulatorami tkankowymi, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji, jaka może się wydarzyć. Czyli, raczej czyli jak odradzam... jeden preparat, to wyłącznie jeden preparat? Tak, czyli na przykład na pewno nie z hydroksyapatytem wapnia, na pewno bym nie ostrzyknęła okolicy, która byłaby wcześniej świeżo ostrzyknięta takim produktem, nie z pochodnymi kwasu mlekowego, też nie wiemy, jak one przereagują.
też bym zachowała ostrożność, jeżeli chodzi o nici PDO. Musimy pamiętać o tym, że nici PDO przez to, że wywołują reakcję typu ciało obce, też są biostymulatorem tkankowym. Dlatego tutaj byłabym ostrożna, jeżeli chodzi o takie połączenia. Ale w Monako był bardzo ciekawy wykład o zastosowaniu polinukleotydów w leczeniu martwicy po donaczyniowym podaniu kwasu hialuronowego, co jakby dowodzi, że polinukleotydy mają ogromny potencjał regeneracyjny i to jest naprawdę fascynujące badanie. Przypadków mało, no bo na szczęście jest to rzadkie powikłanie. Ale czy ja dobrze rozumiem, że będą likwidowały stan zapalny, czy... Przyspieszały gojenie. Przyspieszały gojenie i regenerację tej martwicy, tych tkanek martwych. Czyli po właściwym, wdrożonym leczeniu, później w celach regeneracyjnych możemy podać ten preparat, tak? Tak, tak. Oczywiście zaczynamy zgodnie z protokołem od hialuronidazy, od podawania leków, które działają antyagregacyjnie w kierunku płytek. Jak mamy dostęp do komory hiperbarycznej, też jak najbardziej. Tam było pokazane, że już właśnie po tym wstępnym etapie, wstępnym zabezpieczeniu, w celu uzyskania szybszej regeneracji, odbudowy tkanek, wykorzystali właśnie polinukleotydy. Więc myślę, że bardzo ciekawe badanie i liczę na to, że zostanie opublikowane, tak żebyśmy wiedzieli, jakie to były stężenia i jak wyglądał ten protokół zabiegowy. A wróćmy jeszcze do działania upiększającego, odmładzającego. Czy tym preparatem możemy wyłącznie ostrzyknąć twarz, szyję, czy na inne partie ciała również będzie miało działanie odmładzające i możemy wykonywać tego typu zabiegi? Produkt, na który czekamy, czyli Juvenus, będzie też, będzie można go podawać również na ciało. Bardzo fajne efekty są na dłoniach. Uwielbiam ten efekt, który uzyskawaliśmy na powierzchni dłoni. Wczoraj też ostrzykiwaliśmy brzuszek i rozstępy na brzuchu, gdzie podawaliśmy jeden medium troszeczkę płycej, bardziej powierzchowny i strąg kaniulą głębiej. Ale nie zapominajmy o tym, że są na rynku dostępne produkty, które są dedykowane w niektóre okolice ciała, tak jak na przykład Nucleophil Soft Ice, w okolice oka, powieki górnej, powieki dolnej, czy też Nucleophil Hair, który jest dedykowany do skóry owłosionej głowy. Produkt Juvenus dla jakich pacjentów będzie dedykowany? Czy jest jakiś pacjent, który będzie lepszym pacjentem do tego zabiegu, inny gorszym, czy jak to wygląda? Czy to jest uniwersalny produkt dla wszystkich? Polinukleotydy, w tym właśnie Juvenus, to produkt właściwie dla każdego. Dlatego, że polinukleotydy działają niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji skóry, więc bardzo lubię Juvenus u pacjentów w moim wieku, czyli 35. 18. 35 i wzwyż, jak wtedy, kiedy wykonujemy w ogóle pierwsze zabiegi, po to, żeby przeciwdziałać procesom starzenia. Ale bardzo chętnie wykorzystuję Juvenus też u pacjentów starszych, po to, żeby zagęścić ich skórę i przygotować do innych zabiegów, czyli na przykład do wypełniaczy czy do nici. No właśnie, dużo się o tym mówi, że najpierw powinno zaczynać się od odpowiedniego przygotowania skóry, a potem iść w te zabiegi, czy wolumetryczne, czy zmieniające to, co nam nie odpowiada w sobie. Czy takim produktem byłby właśnie Juvenus? Myślę, że jak najbardziej tak, pięknie zagęszcza skórę, a musimy o tym pamiętać, też były takie badania, że nasz mózg w pierwszej kolejności ocenia jakość skóry, jako to, czy odbieramy kogoś jako atrakcyjnego, czy nie. Dlatego jakość skóry jest tak bardzo ważna i powinniśmy o nią dbać w pierwszej kolejności. A jakie są przeciwwskazania do stosowania preparatu Juvenus? Na pewno infekcje i wszystkie zmiany infekcyjne w obrębie tego obszaru, który będziemy ostrzykiwali. Ciężkie zaburzenia z układu krążenia, ciężka niewyrównana cukrzyca, oczywiście choroby nowotworowe. Myślę, że też pacjenci z ciężkimi chorobami autoimmunologicznymi. Ostrzykiwałam pacjentów, którzy mają na przykład choroby tarczycy autoimmunologiczne, czy choroby skóry, tak jak atopowe zapalenie skóry, które, jeżeli są dobrze prowadzone, nie są przeciwwskazaniem. Oczywiście zawsze trzeba zebrać dokładny wywiad z takim pacjentem. No i to, co jest bardzo korzystne, jeżeli chodzi o polinukleotydy, że są hipoalergiczne. Czyli tutaj mamy dosyć dużą możliwość wykorzystania tego produktu u pacjentów, którzy są alergikami. I na zakończenie zapytam, kiedy będziemy mogli spodziewać się tego preparatu w Polsce? W połowie października powinien być już dostępny. I zapraszamy na zabiegi. Oczywiście. Dziękuję Pani doktor za rozmowę. Dziękuję.